dzisiaj opowiedzieć o temacie marzeń. Właściwie jest to problem, który w Polsce poszerza się z roku na rok. Jest nam szczególnie bliski przez wzgląd na grupę wiekową, w której się obecnie znajdujemy. Jednak wciąż nie potrafimy reagować ani udzielać odpowiedniej pomocy. Mówię tutaj o samobójstwie wśród polskiej dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 19 lat. Czy wiedzieliście, że Polska figuruje na drugim miejscu w statystykach, jeżeli chodzi o samobójstwa? To naprawdę okropny wynik. Jednak gorszy jest fakt, iż liczba samobójstw wcale wzrasta. Dlatego wychodzę dzisiaj do Was z prośbą, byście reagowali na cierpienie drugiego człowieka. Nie przechodzili obojętnie. Czasami wystarczy jedna rozmowa czy kilka słów pocieszenia, by dać komuś choć maleńki promyk nadziei. Kolejnym przerażającym faktem jest to, iż na jedno samobójstwo przypada 100 jego prób. Czy zadaliście sobie kiedyś pytanie, czemu 10-letnie dziecko chciałoby się zabić? Ja tak. I niestety znalazłam aż zbyt wiele przyczyn. Zaczynając od samotności i odtrącenia, przechodząc przez depresję i kończąc na braku możliwości wpisania się do wypracowanych przez ludzi wzorców. Wracając jeszcze do depresji. Musimy podchodzić do niej poważnie. Nie jest ona kolejnym tematem do żartu. To jest poważna choroba, którą możemy jedynie pogłębić w kimś, używając zwrotów takich jak weź się w garść, inni mają gorzej, czy każdy ma czasem gorszy dzień. To, co chcę Wam w tej mowie przekazać, jest uświadomieniem powiększającego się problemu, który rozszerza się bardzo szybko. Dlatego błagam, jeżeli wiecie, że ktoś ma takie myśli, lub w jakikolwiek sposób czuje się źle sam ze sobą lub w społeczeństwie, porozmawiajcie z tą osobą. To naprawdę nic nie kosztuje, a wiele zmienia. Zawiadomcie kogoś odpowiedniego jak psycholog, po prostu zaufana osoba. I nie zapomnijcie o numerze, który jest stale dostępny, by nieść profesjonalną pomoc o każdej godzinie. Ten numer